Browar ze Stalowej Woli. Prosimy się przedstawić, od kiedy działacie, wasze osiągnięcia do tej pory. Cześć, ja jestem Marek. Browar Stalowe to jest rok czasu działalności. Jesteśmy ze Stalowej Woli, czyli jakieś 500 km stąd. Wystartowaliśmy z trzema piwkami, które przywieźliśmy na festiwal. Pierwsze to jest Wheat Beer, drugie to jest Pale Ale, trzecie to jest Pilsner. Cóż więcej? Od kiedy działacie? Od roku. Dokładnie rok minął w maju. Skąd wziął się pomysł na tworzenie takiego browaru? Tak, od samego początku jakby myślałem o tym, że coś fajnego byłoby dobrze stworzyć Stalowej Woli, czyli jakby nie mamy takiego produktu lokalnego, którym możemy się, nie wiem, poszczycić. Poznań ma na przykład rogale świętowrocińskie, tak? My nie mamy nic, tak? Mamy koparki, mamy ładowarki, mamy czołgi, które produkujemy w hucie, więc też od razu się nazwa stąd wzięła. Stalowe, czyli coś ze stali, tak? Czyli nasze miasto jest związane od samego początku ze stalą, więc jakby pomysł przyszedł stąd, żeby dać Stalowej Woli jakiś produkt, którego będzie dumna. Ile osób tworzy browar? Mniej więcej 4 osoby, w zależności od tego, co jest potrzeba zrobić, tak? Na festiwalach mamy więcej osób, w normalnej działalności jest 4 osoby. Jakie piwa chcecie ważyć? W tym momencie mamy 3, tak jak mówiłem. Na jesieni, zimą chcemy uważyć pierwszy raz IP. Gdzie ważycie piwa? W Rekrafcie, na Śląsku. Czy planujecie utworzyć własny browar fizyczny, czy na razie tylko na kontrakcie? Takie są plany, ale co z tego wyjdzie, jeszcze nie wiemy. Na razie bardziej uczymy wszystkich w Stalowej Woli i okolicach, co to jest craft, dlaczego craft jest lepszy od normalnego piwa, które mogą kupić sobie w markecie, w sklepie. Więc zaczynamy tak powolutku, tak? Krok po kroku, żeby po kilku latach stworzyć coś większego. Inicjatywa, jak widzicie, jest bardzo mała. Nasz namiocik jest chyba najmniejszy ze wszystkich tutaj festiwalowych, ale z sercem podchodzimy do sprawy i do ważenia, także myślimy, że będzie dużo chętnych do spróbowania naszego piwa. Twoim zdaniem, czy poziom polskiego piwa kraftowego obniżył się rzeczywiście, czy przyłączasz się do tego powszechnego ostatnio twierdzenia, coraz powszechniejszego, że wraz z ilością piw, które się pojawiły na rynku, no ten poziom nie podniósł się, że tak naprawdę jest coraz mniej do wyboru. Wiesz co, rewolucja trwała około 10 lat, tak? I w tych 10 latach różnie się działo, tak? Czasami było tak, że było więcej fajnego sztosu, coś fajnego, dany rok gdzieś tam zaowocował fajnymi smakami, a czasami było tak, że rok był taki słabszy, więc to wszystko się rozwija, tak? 10 lat to jest mało. Tak naprawdę po rewolucji tej pierwszej, gdzie Pinta uważyła pierwsze bareczki, no przez cały czas wszyscy się uczą, tak? Wchodzą nowi, inni się wygaszają, to będzie ewoluowało. Niektórzy będą się łączyli, pewnie za jakieś 5 lat, inni będą się dzielili i to wszystko będzie się gdzieś tam mieszało. Uważam, że każdy gdzieś tam swoje miejsce znajdzie. Jedni tylko w regionie, inni będą działali na całą Polskę, jedni będą szli w klasyki, inni będą przez cały czas eksperymentowali. Także nie uważam, żeby coś złego się działo. Raczej się przez cały czas dzieje coś dobrego, bo przez cały czas coś się dzieje nowego. A to zawsze jest plus. Czyli wolny rynek będzie weryfikował. Tak, jasne. To klienci mówią, czego chcą, nie? Więc my mieliśmy pierwszy rok świetny, hit w Stalowej Woli, bo jakby prowadziliśmy produkt, tak? Czyli nie mieliśmy nic i nagle pierwsze w ogóle piwo w Stalowej Woli uważane, znaczy w sensie nie uważane w Stalowej Woli, ale przeuważane przez nas, przez ludzi ze Stalowej Woli, a zaowocowało tym, że ludzie zaczęli się tam interesować tym craftem. Jest już jeden pub, który serwuje z kranu nasze piwo i to jest pierwszy pub w Stalowej Woli, ale już w Polsce można wypić z kranu w Gdańsku, w Poznaniu czy w Krakowie, tak? Więc jesteśmy już w kilku dużych miastach, ale jakby naszą kolebką, naszym takim jakby miejscem domowym jest Stalowa Wola i tam chcemy promować piwo, dobre piwo, takie, które jest niepasteryzowane, niefiltrowane i uczyć wszystkich, jak to piwo pić, tak, w jakim szkle, uczyć jak serwować, że temperatura jest ważna, tak, i te wszystkie rzeczy, które no, wszyscy tutaj myślę znają, a nie wszędzie w Polsce jeszcze to zaowocowało tak dobrze.